U progu sezonu w młodzieżowym futsalu, w samym środku rozgrywek futsal Ekstraklasy oraz na wstępie przygotowań naszej reprezentacji do udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy gościmy w studiu Rekord TV najbardziej kompetentną w tej materii, w tym zakresie osobę Piotra Szymurę. A ta kompetencja wynika nie tylko z szeregu pełnionych funkcji i rozlicznych tytułów, także tych z parkietu futsal Ekstraklasy, ale przede wszystkim ze znajomości tajników samej gry oraz warsztatu szkoleniowego. Witam serdecznie, Piotrze, w naszym studiu. Witam, dzień dobry. Niedawno zainaugurowane zostały rozgrywki drugiej ligi, które są jak zwykle, jak co roku, formą, etapem przygotowań do zmagań młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 20. Jak mniemam w myśli wolterowskiej myśli, zasady, lepsze jest wrogiem dobrego, wszystko po staremu, według sprawdzonych wzorów sprzed roku, sprzed dwóch. Myślę, że tak, no z tą jedną różnicą, że skorzystaliśmy z prawa gry bezpośrednio w turnieju finałowym Mistrzostw Polski U20, więc w tym roku te drugoligowe rozgrywki nabierają dodatkowej wagi, no bo to będzie nasz jedyny sposób przygotowań do tych mistrzostw. No wszystkie pozostałe, no poza gospodarzem Hurta Pomęczycą, 14 zespołów, no rozegrało już mecze w turniejach eliminacyjnych. No więc my tylko przez tą drugą ligę się przygotujemy do tych, myślę, że już tak historycznie najważniejszych mistrzostw młodzieżowych. Cel niezmiennie ten sam, bronimy mistrzowskiego tytułu, no jak oceniasz też masz mimo wszystko, no z przyczyn naturalnych, inną ekipę, prawda? Część chłopaków odeszła, będziesz miał kilku nowych zawodników. Jak to wygląda twoim zdaniem? To będzie mocniejsza czy mimo wszystko słabsza ekipa niż ubiegłoroczna? Znaczy, myślę, że a propos celi, to powiem tak, tak rzeczywiście, w drużynie U20 można sobie stawiać cele. Wcześniej, jeżeli chodzi o młodzież, no to te cele, one są różne, tak? Z jednej strony miejsce w turnieju finałowym, ale przede wszystkim szkoleniem to jest ten podstawowy cel. Natomiast U20 to nie ma się co oszukiwać, zresztą ja to też jasno chłopakom powiedziałem, to jest już seniorskie granie, więc tutaj możemy sobie wyznaczać cele. No mając taki potencjał, broniąc tytułu, możemy tylko mierzyć złoty medal. I to myślę taki cel, jaki sobie możemy wyznaczyć, bo rzeczywiście w tym młodzieżowym futsalu wszystko osiągnęliśmy, ale tak naprawdę to nikt jeszcze w historii złotego medalu w kategorii U20 nie obronił, więc mamy szansę być pierwszym takim zespołem i taki cel sobie stawiamy. Myślę, że to chłopaków już tak ogranych w tych wszystkich turniejach nie sparaliżuje. Czy drużyna jest mocniejsza czy słabsza? Ciężko im powiedzieć. Myślę, że wszystkie te drużyny w ostatnich latach mają bardzo wysoki potencjał. No, myślę, że odszedł Szymek Szymański, kilku chłopaków jeszcze z 96 rocznika, Igor Borowicz, ponieważ jest na wypożyczeniu w Wielczu Laskowicach, tam też będzie grał. Natomiast no, doszedł Michał Czernek, który nie grał w zeszłym roku. Myślę, że też parę, czy wszyscy chłopcy, którzy chociażby z 98 rocznika są rok starsi, więc zakładam, też można mniemać, że rok lepsi. No i myślę, że jeszcze parę niespodzianek też będzie. Będzie to inny zespół, myślę, że równie mocny. A grupę turniejową jak oceniasz? No, tradycyjnie trafiamy do trudnej grupy. Wszystkie zespoły, z którymi się mierzymy, wygrały swoje turnieje eliminacyjne, z tego chyba co kojarzę, to tak, wszystkie wygrały swoje turnieje eliminacyjne. No, Bochnia to jest też jeden z kandydatów do myślę, końcowego triumfu w turnieju w kategorii U18, a zakładam, że tutaj będą podobne składy jak przed rokiem właśnie w Bochni. No to wygraliśmy z nimi w półfinale dopiero po rzutach karnych, więc na pewno ta grupa jest mocna, a ja się cieszę, bo uważam, że lepiej mieć mocną grupę, bo raz lepiej się wchodzi w turniej, dwa, no w fazie grupowej jest jeszcze ten minimalny handicap, że można się gdzieś tam potknąć i jest szansa wyjścia z grupy, więc przy układzie takim turniejowym, krótkich meczy, 2x12 minut, to dobrze być w mocnej grupie. Pytanie do dyrektora sportowego Rekordu Sportowej Spółki Akcyjnej, mianowicie spece od rozgrywek futsal Ekstraklasy wieszają naszym zawodnikom, trenerom już złote medale na szyjach, a przecież to dopiero początek rozgrywek, nie uważa, że cokolwiek za wcześnie? To powiem tak, to dwutorowo na to tak patrzę. No pierwsze popatrzę na to w ten sposób, że zresztą to w jakiejś książce wyczytałem, bodajże José Mourinho miał taką zasadę, sprawdzony sposób na troszkę lekkie deprymowanie drużyn, którym dobrze szło. I to było zaobserwowane w wielu klubach, które prowadził. W pewnym momencie, kiedy jakaś drużyna, nie jego, gdzieś tam miała bardzo dobry moment w sezonie, wygrywała i była gdzieś na czele tabeli, no rzeczywiście gratulował już im mistrzostwa,
i w ten sposób się wypowiadał, co w iluś przypadkach, i to rzeczywiście w tej książce było opisane, powodowało, że te drużyny być może gdzieś delikatnie się rozprężały albo w jakiś inny sposób psychologicznie paraliżowały. I rzeczywiście było pokazane, że on w iluś tych momentach wygrał. Być może to nie był oczywiście jedyny czynnik, ale rzeczywiście regularność była zaobserwowana i opisana w tej książce, więc być może to jest taka lekka gra naszych przeciwników. No ja myślę, że to tak już patrząc z sensu stricte, no to powiedzmy tak, ta liga i regulamin rozgrywek, który jest stworzony, co najlepiej pokazał zeszły sezon, nie do końca służy wyłonieniu najlepszej drużyny. Zbyt wcześnie, tak? No bo przecież pamiętajmy, my też mieliśmy świetny sezon, świetną pierwszą rundę w zeszłym roku, jeden remis, a liga rozstrzygnęła się w praktycznie, można powiedzieć, finałowym meczu w ostatniej kolejce sezonu. No jednak te punkty się dzielą na dwa, a przy lidze, która liczy 12 zespołów, tych meczów jest 22, tych punktów nie jest aż tak dużo do zdobycia, no to przy podzieleniu przez dwa, no to ten dystans na pewno niezależnie od tego, jak nam będzie szło, jak będzie szło rywalom, będzie zmniejszony na tyle, że no liga jest, ten regulamin jest po to, żeby liga była atrakcyjna. Także wieszanie złotych medali jest zdecydowanie za wcześnie. Poza tym naprawdę mamy godnych rywali. No Klaudiusz Hirsch nie przyszedł po to do Piasta Gliwice, żeby Piast gdzieś tam się pałętał w środku tabeli, tylko żeby zdobyć medale, Mistrzostwo Polski. Myślę, że Gatta też jasno mówi, że też ma takie aspiracje. Nie wiem, co będzie się działo, bo różne tam głosy dochodzą odnośnie Słomnik, natomiast to też jest bardzo mocny zespół. FC Toruń też dobrze gra. To są wszystkie zespoły, które też gdzieś tam może ciszej, może głośniej, ale też będą walczyć o złoty medal. Wątek reprezentacyjno-rekordowy, bo wiadomo, że mamy kilku reprezentantów Polski w naszym klubie. Trochę się podziało, jest awans po 17 latach na Mistrzostwa Europy i zaraz potem nieoczekiwana zmiana na stanowisku selekcjonera. Zrezygnował Andrzej Bianga, mamy nowego selekcjonera Błażeja Korczyńskiego. I tu mam pytanie, przy okazji tej nominacji był gościem w programie Łączy nas Futsal Rafała Kędziora, właśnie nowy selekcjoner Błażej Korczyński. Wątek Rafała Franca, tak nie do końca rozumiałem wypowiedź Błażeja Korczyńskiego o przyczynach tej no już można powiedzieć obecnej, aktualnej nieobecności. Nie zagrał ze Słowenią, nie był powołany i ze słów Błażeja Korczyńskiego wynikało, że nie będzie powoływany. No troszeczkę dla mnie przynajmniej wygląda to na zasadzie takiej Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść, prawda? Bo wiemy, że te bramki Rafała Franca bardzo pomogły też w tym ostatnim barażowym meczu. To szerzej odpowiem na to pytanie. No, pierwsza sprawa, no to na pewno podziało się. Rzeczywiście ja mogę powiedzieć, że jak ja zaczynałem grać w futsal, no to był początek obecnego wieku, no to był ten jedyny nasz występ na Euro, więc ja to pamiętam praktycznie jako taki chyba jeszcze junior. No i przez ten cały czas, w który gdzieś grałem, to czekaliśmy co eliminację na ten awans, więc na pewno się podziało, jest to duża sprawa. I fajnie, że się o dyscyplinie szerzej mówi i to jest wielki pozytyw. Co do zmiany trenera, no rzeczywiście nieoczekiwana. Ja myślę, że Błażej Korczyński ma trudne zadanie. Z reguły z trenerami reprezentacji jest tak, że mało jest tych trenerów wygranych. Tak? No, czasami ktoś odchodzi rzeczywiście po jakimś wielkim triumfie w glorii chwały. Nie wiem, kojarzę Marcia Lipiego chyba, jeżeli chodzi o dużą piłkę i reprezentację Włoch, czy Javiera Lozano, jeżeli chodzi o futsalistów hiszpańskich. No tutaj jest sukces bezsprzecznie, no a teraz Błażej przychodzi w takim momencie, kiedy każdy będzie go jednak rozliczał przez pryzmat tego sukcesu trenera Biangi. I przechodząc do tych personalnych rzeczy, no to z niektórych rzeczy się cieszę, bo cieszę się, że Artur Popławski wrócił do reprezentacji, bo uważam, że na to zasługuje i tak jak no rzeczywiście mieli tam jakieś nieporozumienia z Błażejem Korczyńskim, to chyba sobie to w jakiś sposób albo wyjaśnili, albo rzeczywiście Artur zapracował podwójnie na ten powrót. Natomiast no powiem tak, no z lekkim niesmakiem odebrałem tą wypowiedź, jeżeli chodzi o Rafała. Absolutnie trener kadry ma swój pomysł na reprezentację, może powoływać kogo uważa i nie wiem, chociażby wypowiedzi, które dzisiaj słuchałem z wypowiedzi dla Polsatu Sport z kolei Błażeja Korczyńskiego. Podobało mi się, widać, że ma pomysł na tę reprezentację. Też się zgadzam, że nie stać nas, chociażby jeden wątek, że nie stać nas na taką wyrównaną grę z najlepszymi, więc musimy uczyć się szybko konstruować akcje, szybko je kończyć, to mi się podoba. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź odnośnie Rafała, to powiem tak, myślę, że ona była niesprawiedliwa. Niezależnie od tego, że trener może nie widzieć Rafała, to bezsprzecznie był jednym z bohaterów
tych meczów eliminacyjnych. Ja bym to widział też u Rafała Trefy w szerszym kontekście. To był chłopak, który pojechał na reprezentację Polski, na zgrupowaniu reprezentacji, nabawił się urazu. Nie wiem, ile osób o tym wie, ale ten uraz mógł się skończyć dla niego kalectwem. To Rafał przez moment nie walczył o to, żeby wrócić do sportu, tylko żeby w ogóle wrócić do normalnego funkcjonowania. I tej kontuzji się nabył na zgrupowaniu reprezentacji, reprezentując nasz kraj. Później ten słynny mecz, drugi barażowy, no to był, też może większość nie wiedzieć, że był rozgrywany dwa dni po ślubie, czy trzy dni po ślubie Rafała, gdzie Rafał, gdzieś nawet część gości, którzy pewnie dłużej u niego gdzieś zostali, musiał zostawić, pojechał na tą reprezentację. Dłużej niż on. Tak, tak, dokładnie. Gdzieś strzelił te dwie bramki, no tą żółtą kartkę pierwszą moim zdaniem zobaczył troszeczkę niesprawiedliwie, zresztą chyba obserwator to przyznał, drugą no, dostał w ferworze walki, więc to nie jest tak, że się gdzieś wygłupił, czy coś takiego, więc absolutnie był jednym z bohaterów tego meczu. Oczywiście wszyscy chłopcy później świetnie zachowali w grze 4-3, więc wydaje mi się, że to było takie naprawdę niepotrzebne i trochę krzywdzące dla Rafała. Ostatnio było 11 listopada, jak się zastanawiałem odnośnie patriotyzmu. Dziś on jest zupełnie inaczej spojmowany niż te 99 czy 100 lat temu, tak? Nie biegamy z karabinami, nie musimy bronić ojczyzny w ten sposób. Natomiast sportowcy, którzy reprezentują kraj, mają ten przywilej, no, że mogą grać z orzełkiem na piersi, że słuchają hymnu, który zagrzewa ich do walki, no to myślę, że Rafał w jakimś tam oczywiście wymiarze kompletnie nieporównywalnym z tymi bohaterami, którzy oddawali życie za ojczyznę, ale w jakiś sposób coś temu naszemu krajowi z tym orzełkiem biegając dał i myślę, że to ta wypowiedź była, no, myślę, że niefortunna, na pewno nie fajna w kontekście Rafała. Choćby te dwa znaczące i ważkie w tym spotkaniu, o którym mówiliśmy, gole. Oczywiście, bez tych goli nie bylibyśmy na Euro. Ale żeby spiąć klamrą naszą rozmowę dwóch na jednego, na koniec chciałbym zapytać znów o wątek młodzieżowego futsalu, rekordu pozostałych ekip. Od 14-latków po drużynę kolejną z broniących tytułu mistrzowskiego do lat 18, a także zespoły dziewcząt, które wystartują w tegorocznych mistrzowskich zmaganiach. Co tutaj, jeśli chodzi o przygotowania, się zmieniło? No tak, staramy się to w jakiś sposób ciągle poprawiać, więc to co jest najistotniejszą zmianą, to podzieliliśmy się kompetencjami z Andreą Buciolem. Wcześniej ja byłem odpowiedzialny za jakby koordynację wszystkich tych grup młodzieżowych, teraz podzieliliśmy się i ustaliliśmy, że ten etap szkoleniowy od 16 roku w życia w dół, czyli U16, U14, U12, U10, to są też takie zespoły, które mamy, które nie rywalizują w mistrzostwach Polski, bo ich nie ma, ale chociażby rywalizują w mistrzostwach Śląska. Są gdzieś tam pod auspicjami Andrei Buciola. Udało nam się w tym roku dograć też to, że na te treningi schodzą nasi czynni zawodnicy, m.in. Michał Marek, Paweł Budniak, Łukasz Biel, Bartek Nawrat, pomagają Andrei w tych treningach, tak żeby też to doświadczenie z parkietu gdzieś tam przynosić, a już powoli też w te arkany trenerki wchodzić. Więc i tutaj nastawiamy się typowo na szkolenie. Ten wynik, jaki będzie, taki będzie. Będziemy oczywiście walczyć o medale, natomiast tutaj najważniejsze szkolenie. Natomiast uznaliśmy, że drużyna U18, drużyna U20, połączone z tą drugą drużyną futsalu, to są już seniorzy. Zakładamy, że juniorzy U18, traktujemy ich już jako seniorów. Tutaj oczywiście są elementy szkoleniowe, które ciągle muszą być, natomiast nastawiamy się już na efektywność, na wynik i tutaj wspólnie gdzieś tutaj to prowadzimy. Oczywiście ja z punktu widzenia tych grup młodzieżowych, natomiast Andrzej Szłapa jako trener pierwszego zespołu tutaj ten merytoryczny nadzór ma na tym. Także to jest taka główne nowum, które w tym roku wprowadziliśmy. Mam nadzieję, że to też nam pomoże lepiej szczególnie pracować z tymi młodymi grupami. O wszystkich bieżących wydarzeniach związanych z udziałem naszych drużyn w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski przeczytać możecie Państwo na bieżąco na stronie btsrekord.com.pl. Dziś zaś w studiu Rekord TV gościliśmy Piotra Szymurę. Za uwagę dziękujemy serdecznie. Tadeusz Paluch i Marek Homan.